Ja się zajmowałam dłuższy czas ikonografią średniowieczną, właściwie ikonologią wnętrza sakralnego i myślę, że mogłabym uzupełnić to, co ksiądz biskup powiedział o to, co już po soborze trydenckim przestało być podkreślane, ale o średniowieczną legendę o secie i drzewie życia. Mianowicie, kiedy cherubin wyrzucił Adama i Ewę z Bożą obietnicą, że umrą, Adam miał syna Seta i kiedy Adam źle się poczuł i zaczęło być już realne, co to znaczy umrzesz, to wtedy Set pobiegł z powrotem do bram raju. Tam spotkał cherubina i zaczął się dobijać, wpuśćcie, wpuśćcie, chciał miłosierdzia. Cherubin powiedział, nie wpuszczę, ale dam wam owoc z drzewa życia. Bo drzewo życia rosło na środku raju i spod jego korzeni wypływały te cztery rzeki, które czyniły raj światem uporządkowanym. I jak spojrzymy na to, jakie były skutki tego drzewa życia, to jego owoce dawały nieśmiertelność, a jego liście leczą narody ziemi. I cherubin dał Setowi ziarno, owoc z tego drzewa. Set to szybko złapał, pobiegł do Adama, który leżał akurat na Golgocie, na której będzie ukrzyżowany Jezus, ale zastał już Adama martwego. Kierując się jednak nadzieją na miłosierdzie, włożył do ust. To jest ważne właśnie teraz, dopiero w świetle tego psalmu 40, włożył do ust to ziarno. I z tego ziarna wyrosło drzewo, no będące owocem tego drzewa życia. Drzewo miało różne perypetie, tam je ścięto, ono stanowiło kawał mostu. Już w momencie śmierci, znaczy sądzenia Jezusa było tylko belką. Jezus tę belkę dostał i to był element tego drzewa. I stąd silne średniowieczne przekonanie, bo tam się musiało wszystko zgadzać. Musiało być Concordia Novae et Veteris Testamenti, czyli żeby pokazać, że Jezus jest owocem drzewa życia. I tutaj już ksiądz biskup o tym mówił, że są takie krucyfiksy arbor vitae, prawda? Czyli takie kwitnące z tymi, mamy w Toruniu w kościele świętych Janów taki, z tymi listkami nawet. Natomiast każde drzewo jest drzewem życia. I ono rosło w środku raju. I teraz skoro kościół idealny, ta katedra średniowieczna jest zarysem niebiańskiej Jerozolimy w takim sensie, że jest miastem, w którym odbywa się chwała Boża. I to, co Małgosia Pastewka mówiła, że te krucyfiksy średniowieczne były na ścianie lektorium, która stała w środku, no to drzewo życia rosło w środku raju, prawda? A jego owoce, czyli owoce, które Eucharystii, która była za tą strefą, prawda, śmierci, czyli tam już w tej głowie kościoła, no bo to prezbiterium symbolizowało głowę, a cała bazylika miała kształt krzyża, nawet to prezbiterium było tak przesunięte, jak głowa Jezusa opadająca na to prawe. Tak na prawą stronę. I to się stało w momencie, kiedy już było po śmierci Jezusa. Przyszedł Longinus, przebił pierś Jezusa, wypłynęła krew i woda. I to jest ten moment, kiedy w tym samej chwili już Jezus nie żyje, przychodzi do Szeolu i wyciąga tego Adama. Ale wyciąga je właśnie go mocą tej krwi, która spłynęła na niego. I to jest taki układ ikonologiczny całego wnętrza, o który chciałam uzupełnić. Dziękuję bardzo. Nie, chciałem pytać, czy byłem może do powiedzenia, zwrócić uwagę na taki trochę odwrotny aspekt powiedzenia. Dlatego, że mówimy cały czas, że ta zasłona się rozerwała, więc Jezus tam wszedł do tej, w pewnym sensie. W pewnym sensie my wszyscy mamy dostęp. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na przeciwny kierunek, że ponieważ ta zasłona się rozerwała, to jakby świętość miejsca najświętszego wyszła na świat również. I co się dzieje? Piotr ma widzenie.
zwierząt nieczystych. I otrzymuje informację, że te zwierzęta nie są już nieczyste. Cały świat zostaje, tak jest z tą przebłagalnią było, nie? Że to przebłaganie, jak coś brudnego na przebłaganie, to się robiło czyste. Cały świat zostaje udoskonalony przez to, że Chrystus to otwiera. Już nie ma zwierząt nieczystych, już jesteśmy świątyniami Ducha Świętego. To trochę tak analogicznie chyba jak z wodami chrztu, że Żydzi wchodzili, się chrzcili, żeby te swoje grzechy zmyć jakby. A Jezus wchodzi i uświęca całą wodę na świecie, która teraz może być wodą chrztu, nie? Także chciałem zwrócić uwagę, że nie tylko jakby my mamy wejście tam, ale jakby niebo również udoskonaliło rzeczywistość, tak? W drugą stronę. Nie, trochę późno jest, ale może jeszcze parę pytań takich. Chodzi mi od tego, że ksiądz wspomniał o tym, że się architekci tam budują coś dziwnego. To takie pytanie. Kto o tym decyduje i dopuszcza to, żeby to było do zrealizowania? Ja? I sobie tak czasem myślę, czym zgrzeszyłem, że muszę to oglądać? Pierwsze. A teraz co do ofiary. I jak się ksiądz zapatruje na dary, które przynieśli Jezusowi ci trzej mędrcy? Mnie tak kiedyś uderzyło to, no nie wiem, czy nie mówię jakiejś herezji, ale to jest jakby, to są też swego rodzaju dary ofiarne i one nam pokazują, że my coś dajemy od siebie i Jezus jest w tym pierwszym jakby punkcie, który kończy taką parabolą życia na krzyżu. I dopiero wtedy ten cały dar ma całkowitą wartość. Tak to widzę. Jeśli powiedziałem herezję, proszę nie krzyżować mnie. I następna sprawa. Opierając się na Piśmie Świętym literalnie nawet, wiemy, że w raju byli ludzie niepokalani, stworzeni przez Pana Boga w stanie niepokalanym. Dopiero gdy upadli zwiedzeni szatanem, który też był przecież niepokalanie stworzony, no, bo to jest stworzenie przecież, najdoskonalszy Lucyfer, znaczy anioł, nie wiem, czy tam nie mieszam za bardzo, ale przecież najdoskonalsze stworzenie Boże to Lucyfer. Święty Michał Archanioł to już jest troszeczkę może, no nie wiem, ale już nie chcę w to wchodzić. I tak. Ale chodzi mi o ten aspekt, bo takie są czasem dyskusje o Maryi. Moim zdaniem jest wyraźnie powiedziane i obietnica Wielka Boża. Będzie nowe stworzenie. Nowy Adam, nowa Ewa. Wiemy, że nowy Adam jest niepokalany. A dlaczego nowej Ewie ciągle się zarzuty jakieś, że ona jest niegodna, że to jak to może być? Taka dzisiaj dyskusja, że dlaczego trzy razy święta, święta, święta się o nim mówi. Moim zdaniem powinno się na 1000 razy święta, święta, święta. Bo jest niepokalana. Właśnie, bo ona jest tą nową Ewą. W tym aspekcie. Tu nie ma żadnej, ona jest zwykłą kobietą i co tam tego. No to trzeba się puknąć. Przepraszam. W petynę, no. Czwarta sprawa. Na fakcie autentycznym. Ale jak tu jest z tą ofiarą? Człowiek, który pożyczał od kogoś pieniądze, dawał je komuś, jakbyś mieli interes tamtego i okazało się, że ten został wykiwany. I teraz ten, który mu pożyczył, mówi do tego, a ty nie oddaj. A on mówi, ale ja nie mam tych pieniędzy, czy tych tam, nie wiem, czy innych tam środków, czegoś tam, bo ten mnie wykiwał. Ja ich nie byłem, ty po prostu sam dawałeś mu, tylko, no ale ty byłeś pośrednikiem. I to jest takie głupie trochę. Teraz tak, sytuacja tego człowieka jako pośrednika, czy on jest w dalszym ciągu winny, czy jest niewinny? Bo to jest taka analogia, ja widzę jakby z Jezusem, że on nie zgrzeszył, a teraz my do niego przychodzimy, no złóż ofiarę, bo jesteś jakby naszym pośrednikiem, no nie jakby, jesteś naszym pośrednikiem do Boga. Więc tak, Jezus jest bezgrzeszny, jednocześnie składa się w ofierze za grzech. Tak? Nie wiem, czy ja to mówię tak
całkowicie dobrze. No i to tyle. Jeśli można by się ustosunkować, prosiłbym o tam powiedzmy tam jedno słowo na każdy temat. Dziękuję. Na szczęście tych pytań jest tak dużo, że i tak zapomniałem już, jakie były te pierwsze. A po drodze jeszcze zapomnę o innych, co będzie mnie usprawiedliwiać, dlaczego tylko o niektórych mówię. To tak zaczynając od końca. Widzimy, dlaczego nieadekwatne są przykłady zaczerpnięte z życia dotyczące relacji naszej z Chrystusem, Odkupicielem, Zbawicielem, Arcykapłanem, jeśli to są przykłady komercyjne. Pośrednik, firma, biznes, pożyczył na procent, nie oddał. Ponieważ kiedy Pan Jezus wyjaśniał nam, o co mu chodziło, to nie używał takich przykładów komercyjnych. Nie mówił, że przychodzi pośrednik, od którego pożyczyłem, a teraz mam manko na koncie, tylko mówił, że przyszedł marnotrawny syn. On nie przychodzi do firmy, wierzyciel, jako wierzyciel, do firmy, jak to się nazywa, takiej komorniczej, tylko on przychodzi do ojca. I nie mówi, zgrzeszyłem, zapłać za mnie, tylko mówi, ojcze, nie jestem godzien, a ojciec mówi, nie jesteś godzien, a ja i tak zapłaciłem. Widzimy, te przykłady są inne. Dlatego pewnie, że musimy korzystać z przykładów, żeby wyjaśnić relacje z Bogiem, ale takie przykłady komercyjne nie są dobre. One tylko świadczą o czym? O tym, to chyba Jacek mówił, że ciągle nas pokutuje ta mentalność taka trochę XVI-wieczna, gdzie zaczęto myśleć o tych relacjach łaski jako relacjach biznesowych, takich właśnie prawniczych. Ale to jest skażenie. Dlatego mamy Pismo Święte, bo Pismo Święte nam ciągle odnawia wyobraźnię, język, skojarzenia i przykłady. I to są skojarzenia i przykłady rodzinne. W liście do Hebrajczyków nie czytamy, że Pan Jezus nabrał sobie współpracowników do firmy, tylko że ich nazwał braćmi. No to jest potężna różnica. Jest potężna różnica, czy ktoś idzie do ojca i mówi, ojcze, rozpuściłem majątek, no co ja mam zrobić? Będę u ciebie sługą. Czy ktoś idzie do firmy? Nie oddam, bo jestem bankrutem. Widzimy, to są zupełnie inne relacje. To tak od końca. Teraz, co to może znaczyć, to pytanie, czy Maryja jest zwykłą kobietą? Słowo zwykła ma dwa znaczenia. Ma znaczenie ontologiczne i znaczenie moralne. W znaczeniu moralnym mówimy o niezwykłych ludziach. Ojciec Kolbe był niezwykłym człowiekiem. W jakim sensie był niezwykłym? W sensie moralnym. To ma znaczyć, że zwykle ludzie nie mają takich walorów. Dlatego był niezwykłym. Ale w sensie ontologicznym ojciec Kolbe był zwykłym człowiekiem. No nie był cherubinem, nie był serafinem. Był zwykłym człowiekiem. Ontologicznie był zwykły, a moralnie był niezwykły. Czasami możemy też jeszcze użyć słowo niezwykły w sensie Bożego planu wobec kogoś. Czy Abraham był zwykłym człowiekiem? To w sensie ontologicznym był zwykłym. Ale w sensie Bożego planu był niezwykły. Bo zwykle wobec ludzi Pan Bóg nie ma takich planów jak wobec Abrahama. To już mamy trzy znaczenia, główne słowa zwykłe, teraz odnośnie do Maryi. Jak ktoś mówi, że Maryja była zwykłą kobietą, to musimy zapytać, czy ona ma na myśli aspekt ontologiczny. Czy Maryja była w pełni prawdziwym człowiekiem? Tak, ontologicznie była zwykłym człowiekiem, zwykłą kobietą. Nie była serafinem. Ale pytamy, czy w sensie wyboru Bożego była zwykła? Nie. Zwykle Pan Bóg nie ma takich planów jak wobec Maryi. Była absolutnie wyjątkowa. Taka osoba była wyjątkowa i jedna w historii. Więc była niezwykła niezwykłością Bożego planu. I w sensie moralnym też była niezwykła. Niech mi się stanie według słowa Twego, za czym idzie całe życie. Więc trzeba trochę dopytać, co to znaczy, że była zwykła. Tak. Natomiast to skojarzenie, że ma reakcja Maryi na Boży plan jest jakąś kontrpozycją do Ewy i jej reakcji na Boży plan, to jest bardzo dobra intuicja.
Ja myślę, że wielu ojców Kościoła tak to widziało, że jest Boży plan na początku, który z powodu Ewy, no, zaczął ten plan Boży kuleć i wymagał naprawy, czyli interwencji, czyli zbawienia. I potem jest drugie wejście Pana Boga mocne w historię i Boży plan nie kuleje. Boży plan świetnie idzie, jak spłatka. Dlaczego? Bo reakcja jest inna. Bo zamiast na Ewę trafiło na Maryję. O, to na pewno. Właśnie. Idę od końca, a wcześniejsze zapomniałem. Kto zezwala na tym kościoły? Kto zezwala na kościoły? To też jest pytanie, które idzie trochę w stronę jurydyczną, bo zezwalanie na kościoły jest też świadectwem gustów, jakie ludzie mają. A dlaczego mają gusty? Bo jest za mało głoszenia o pięknie liturgii i pięknie kościołów. A dlaczego jest za mało głoszenia? Bo my jako środowiska apologetyczne działamy na półgwistka. Oczywiście tu mówię, że my jako środowiska apologetyczne, w Bardzie Śląskiej mówię, że my jako 29 rzeczywistości wspólnotowo-charyzmatycznych działamy za mało i tak dalej. To każdy ma sobie uświadomić, że my robimy za mało. Na tym polega głoszenie, na tym polega dzielenie się, zwiastowanie dobrej nowiny. Również dobrej nowiny liturgii. Pięknie. Ludzie mają takie gusty i im się to podoba. Podoba im się goły beton na ścianie. Jeszcze z odciskami desek. No są takie kościoły, prawda? Szczególnie lat 60. Wcale nie w Polsce. W Niemczech, we Francji, w Belgii. Beton z szalunkiem z desek odciśniętych i to ma uchodzić nie wiem za co. To wnętrze liturgiczne. No. Właśnie, problem jest, że to wymaga podniesienia. To nie wymaga tyle apelowania o jakieś zarządzenia, tylko bardziej podniesienia ludzi, żeby zrozumieli, że goła decha to nie jest to, szczególnie jak jest odciśnięta w betonie. Ja miałem wątpliwość, że z punktu widzenia biblijnego właściwie jest nazywanie Maryi po trzykroć świętą. Też będę również uwagę do Małopolskę, to po trzykroć jest święta. I mam uwagę, że ja mam myśli o nas, o ten jego perfektu, czyli że wszystko, co posłużmy, jest idealne. Ale spróbuję nie wiem, że ty mogły najwyższy był tak nazywany, prawda? U ojca Kościoła też nigdy nikt, przynajmniej nie spotkałem po trzykroć święte, żeby któryś święty był nazwany. Pan nie jest... lubi się tego Ludwika Demofortu i wiesz... To jest, bo tak... Nie mówisz, to nie było... Właśnie, bo Ludwik Demofort jest taki autor pobożnościowy, taki entuzjasta. W takich formach kaznodziejsko-pobożnościowych, czy w pieśniach, to często się używa form, które to są troszkę na wyrost. To jakby z jednej, z drugiej strony... W Piśmie Świętym często czytamy o tym, że ludzie, tacy właśnie zwykli, ontologicznie zwykli, jeśli są obdarzeni Bożym planem, to miewają tytuły wspólne z Bogiem. Na przykład skała. Bóg Jahwe jest skałą. Ale Piotr też jest skałą. I Abraham. Albo Jezus jest fundamentem i to jeszcze takim, którego nikt nie może innego położyć. Ale w Apokalipsie się dowiadujemy, że apostołowie też są 12 warstw fundamentu. Czyli Pismo Święte tak czasami stosuje wobec zwykłych, ontologicznie zwykłych ludzi, tylko co do planu Bożego niezwykłych, takie tytuły, które skądinąd też do Boga stosuje. To się zaczyna, to ma długą tradycję, to się zaczyna od raju. Mianowicie Abraham mówi o swojej żonie, Adam. Adam mówi o swojej żonie Ewie, ta będzie mi pomocą. To jest to samo słowo, które w psalmach jest odnoszone do Boga, że Bóg jest moją pomocą. Właśnie, więc z taką tradycją biblijną myślę, że nie musimy jakoś szczególnie się zżymać,
że tacy entuzjastyczni kaznodzieje jakby kontynuują tą tradycję i teraz ją przenoszą na Maryję. Skoro, no tak, Adam o Ewie tak mówi, tak samo jak psalmista o Bogu. To jest jeszcze taka sprawa, że zarzut tak, że przykrodnie święta jest Maryja, on ma sens, jeżeli mówimy z punktu widzenia podejrzliwości o problem z tym, że jest to zabranie świętości Bogu, prawda? Bo o to chodzi tak naprawdę. Tak, ja zawsze podaję taki przykład. Jeżeli trener taki w szkole chłopcu 10-letniego niemu po meczu mówi, jesteś najlepszy, to on nie ma na myśli, że on jest lepszy od Ronaldo. Tak? On mówi w bardzo konkretnym kontekście. Maryja jest jednak, zresztą to tak Ludwik Domofort pisał, w zupełnie innej lidze niż Bóg. Tak? Nie ma mowy w ogóle o porównywaniu. I on to też zresztą, Ludwik Domofort to pisze, nawet w tym o naśladowaniu na święcie Marii Panny, prawda? Także wydaje mi się, że problem się rodzi wtedy, kiedy mamy podejrzenie, że ten tytuł przytrotny, czy jakikolwiek inny kwiecisty tytuł, zabiera coś Bogu, że to jest jakieś porównywanie Maryi do Boga, nie? Póki nie ma, to jest problem retoryczny chyba. Tak, Marko. I jeszcze jedną rzecz, bo chciałem do tego pośrednika się odnieść, bo to jest słowo, które strasznie namieszało w ogóle. Słowo pośrednik. Ono, jak wiadomo, to jest tłumaczenie. Nie pamiętam, jak brzmi to słowo w Piśmie Świętym. Mój grecki nie jest najlepszy, ale wiem, że jest to słowo, które oznacza pośrednika bardzo konkretnego, takiego, który jest kimś takim, że jak są dwie strony zwaśnione, i on je godzi. Taki ktoś. Słucham, taki... Taki mediator, tak. Kogoś takiego, tak? To nie jest pośrednik czymkolwiek, pośrednik nieruchomości, tak? Jeżeli mówimy, że ktoś modli się do Boga, to on nie zabiera Chrystusowi tego pośrednictwa, bo to nie jest to pośrednictwo. Oczywiście we wszystkim Chrystus jest, no, ale również w modlitwie jest tym pierwszym i jest jakby w nasze modlitwy wszystkie się odwołują, nasze pośrednictwo modlitewne się odwołuje do Niego. Ale to, czym jest pośrednikiem jedynym Chrystus, to jest właśnie jedynym pośrednikiem przymierza, a nie czegokolwiek, nie? I to jest bardzo ważne, bo to tak strasznie namieszało, nie? Ciągle jest, że Maryjo pośredniczko, nie? No to... No ale kim sobie zawsze trzeba zadać pytanie, a kim? Ja może wyjaśnię, że to po trzykroć święty ja dotychczas spotykałem się tylko i wyłącznie w stosunku do Boga, tak? Święci... Raz pada. Święty tam Piotr, święty Paweł. Nikomu nie przyszło do głowy, żeby napisać święty Piotr, tak? Natomiast z Marią spotykałem się dwukrotnie święta. To u jakichś ojców Kościoła pada nie raz, dwukrotnie święta. I moim zdaniem to jest piękny przykład stopniowania, tak? Bóg po trzykroć święty, Maryja święta, czyli jest wyróżniona, tak? No bo jest ewidentnie tutaj najświętsza ze wszystkich świętych, dlatego ma dwukrotny tytuł święta i pozostali święci jeden raz, tak? Moim zdaniem piękna hierarchia, Bóg lubi hierarchię i porządek, Duch Święty również, prawda? Więc z tego tytułu może się wytłumaczyć, tylko dlatego mnie to ukłuło po trzykroć święta. A jeszcze właśnie. Tak, jak siedziałem, to sobie przypomniałem, że z tym określeniem takim potrójnym do Maryi, też się spotkałem w Schönstatt. W Schönstatt, taki ruch schönstadtzki, prawda? Tam jest taka kaplica z Maryją po trzykroć przedziwną. Dreimal wunderbar. Po trzykroć przedziwna. Ale ja bym tak poszedł tym samym tropem, co Marek, że z jakiego punktu startujemy? Myślę, że możemy wziąć o wiele bardziej poważny przykład. Na przykład tron Boży. Bóg siedzi na tronie. Tak jest u Izajasza. W Księdze Apokalipsy. Ewidentnie Bóg Ojciec siedzi na tronie. Potem okazuje się, że na tym samym tronie siedzi Pan Jezus. W liście do Hebrajczyków siedzi po prawicy, ale w Apokalipsie na tym samym tronie siedzi Pan Jezus.
Ale na tym problemy się nie kończą. Ponieważ w Apokalipsie czytamy chyba o wszystkich chrześcijanach. Chyba tak. Zwycięzcy dam zasiąść na moim tronie, jak i Ojciec dał mi zasiąść na swoim tronie. To wygląda na dużo bardziej poważny kazus niż stworzenie tytułologii trzykroć przedziwna. Prawda? Siedzenie na Bożym tronie to wygląda bardzo daleko idącą, jakby to nazwać, zaproszenie w życie Boże. Tym bardziej, kiedy przypominamy sobie, to pewnie jest u Ezechiela, postawę Lucyfera. Tak jeszcze tylko gwoli ciekawostki. Lucyfer, który dla nas ma takie przerażające skojarzenia, w starożytnym chrześcijaństwie bywało imieniem nawet dla święty. Jest święty Lucyfer. Lucyfer znaczy światłonośnik. Światłonośnik. No, czy światłowód. To jest łacińskie słowo Lucyfer. Wy jesteście światłością świata. Kto niesie światło, to jest Lucyfer. Oczywiście dawno przestano używać tego imienia, tylko w starożytności był taki zwyczaj. Dzisiaj nikt tak się nie ma na imię, dlatego dla nas to brzmi dzisiaj szokująco. Ale bywał święty Lucyfer w starożytności i nikt się nie dziwił. Nikt się nie dziwił, bo każdy odróżniał człowieka Lucyfera od demona Lucyfera. Właśnie, ale o demonie Lucyferze jest napisane, że on chciał zająć tron Boży. Widzimy różnicę, to on chciał zająć tron Boży, a Bóg chce zaprosić swoją rodzinę na tron. To jest potężna różnica. I no, tak wydaje się, że jeżeli Jezus siedzi na tronie, jest też taka tradycja starotestamentowa matki króla. To była nawet instytucja polityczna. Matki króla. Batrzeba na przykład miała taką funkcję i jeszcze w paru miejscach matki innych królów Izraela występują. To była państwowa rola matka króla i ona mogła zasiadać po prawicy. Była funkcja polityczna. Dzisiaj raczej widzimy w takiej funkcji politycznej żonę króla, ale w Starym Testamencie przez długi czas panowała poligamia. Tak? Dawid miał kilka żon. Dlatego nie nadawały się do funkcji politycznej, było za dużo. A matka króla tak, była tylko jedna i mogła siedzieć po prawicy. Jest taka scena, prawda, kiedy Batrzeba przychodzi do króla, najpierw pada na twarz, ale potem mówią, żeby wstała i żeby usiadła w obecności majestatu, bo jest matką następcy tronu. Może usiąść. Właśnie. Więc myślę, że skoro są takie kazusy z sadzaniem na tronie, to one się wydają dużo poważniejsze i usprawiedliwiają takie poetyckie wezwania jak Wszechświat, czy jak właśnie Ludwika Grignon de Montfort, bo one raczej oddają ducha rodzinnego, że chrześcijanie mają poczucie, że są domownikami Boga. Domownika, to jest wyrażenie do Efezjan. Jesteście domownikami Boga, a nie klientami firmy windykacyjnej, ani niewolnikami, ani pracownikami, gdzie jak ktoś użyje tytułu na wyraz, zostanie ukarany. Nie, domownicy dziedziczą. Jesteśmy współdziedzicami z Chrystusem. To tu bym widział raczej taką tego typu tytuły. Raczej należałoby się tak zachęcać, żeby część z tych tytułów, czy z tego splendoru też przenosić na innych. Zresztą przenosimy, mówimy o świętych, właśnie innych poza Maryją. Święty Łukasz, święty Mateusz. I jeszcze jedno. Taka zasada, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym, to jest zasada starotestamentowa, gdzie Pan Bóg mówi u Izajasza pewnie, mojej chwały innemu nie oddam. Ale to nie jest zasada nowotestamentowa, bo coś się zmieniło. Mianowicie została rozdarta zasłona i co? I chwała Boża zaczyna wypływać. I w Starym Testamencie Pan Bóg obdarza chwałą. Dzieli się swoją chwałą. To jest w prologu Janowym, to jest w listach świętego Pawła. Staliśmy obdarzeni chwałą.
i zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. A jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, to dopiero wtedy będzie zaskoczenie. Tak, to jest inna zasada. Raczej zasada widzenia, jak strumieniem wypływa Boża chwała i spoczywa na ludziach, niż ta stara testamentowa perspektywa. Jest zasłona, przegroda, mojej chwały nikomu nie oddam, ludzie siedzą w Szeolu, a w niebie jest chwała Boża. Właśnie, to tu bym widział tą, żeby zmienić punkt wyjścia. Tak, zamiast tej podejrzliwości Starego Testamentu, raczej taką szczodrobliwość Nowego Testamentu w tej tytułologii. Mhm. Apologetycznie rzecz biorąc, to chyba trochę tak jest, że jak się przynajmniej moje kontakty z osobami kwestionującymi tą cześć, którą oddajemy Maryi, użyję takiego słowa, i różne tytuły, to przeważnie, czy bardziej chyba z historii to wiemy, że to kwestionowanie na przykład u protestantów tych różnych aspektów wielkości Maryi, tej wielkości, którą osiągnęła dzięki łasce Bożej oczywiście, kończyło się tym efektem, między innymi tego, było jakieś zakwestionowanie i zgubienie równowagi tego, czym rzeczywiście było przyjście Pana Jezusa, wcielenie i zbawienie człowieka, które Bóg zaplanował poprzez to, że w osobie Syna Bożego, Syna Człowieczego, Jezusa z Nazaretu, te dwie natury są i to są jakby w pełni. Tak? Jest Bóg wcielony, ale jest też człowiek zrodzony z człowieka. Więc że to jest takie coś, że apologetycznie też myślę, że trzeba szukać zarówno uzasadnienia dla tych tytułów, krytycznie patrząc, ale też bardzo bać się o to, żeby po prostu patrzeć na to, że osoba Maryi i kwestionowanie różnych jej rzeczy, które na przykład są w dogmatach wyrażone, często wiąże się z, tak naprawdę być może nieświadomie przez te osoby, z kwestionowaniem tego, co jest najgłębiej w misji Pana Jezusa i w skutkach, które z tym się wiążą dla nas, po prostu dla zbawienia konkretnie ludzi, których Bóg chce właśnie zbawić właśnie przez to. I to, co już mi się tak całkowicie teraz układa przy tym podejściu do Eucharystii jako ofiary Pana Jezusa, że ta ofiara tak wszechstronnie tutaj pokazana, którą Pan Jezus składa Bogu Ojcu we wszystkich tych aspektach, ale zakłada właśnie to, że jego natura jest w pełni ludzka. Patrząc od tej strony ludzkiej, to jest oczywiście Bóg wcielony, ale to jest właśnie to, że Bóg zstąpił do człowieka nie po to, żeby pozostać na jego poziomie, tylko po to, żeby człowieka z tą jego naturą wydźwignąć do góry. I w taki tajemniczy sposób, nie od zewnątrz, ale właśnie jakby od wewnątrz nas ma się dokonywać nasze zbawienie. Więc jeśli jak na jakichś pierwszych sesjach pamiętam problemy polegające na tym, że konfrontowaliśmy nasze doświadczenia, że spotykaliśmy protestantów, którzy mówili, że wystarczy na przykład ustami wyznać, że Jezus jest Panem, nie? I się osiąga zbawienie, to jak się zobaczy to głębie tego, a jednocześnie człowiek się zetknie po prostu z problemami w życiu, takimi, które wymagają po prostu takiego wielowymiarowego patrzenia realistycznego, no to człowiek wie, że po prostu, żeby dojść do zbawienia, żeby osiągnąć zbawienie, nie? To jest naprawdę właśnie tak klasycznie po katolicku. Trzeba współpracować z potężną łaską Bożą, która jest rzeczywiście darmowa, ale wymaga po prostu od nas tego wysiłku. Jak ktoś ma przywilej taki, że ledwo usłyszał dobrą nowinę, przyjął ją i zaraz zginął śmiercią męczeńską, to jest fantastycznie, ale no, większość może na szczęście ludzi musi tą drogę przez całe życie przeżywać. Nie? I dlatego to jest takie...
nagle się staje dla katolika niesamowitą wartością, że ma mszę świętą. Bo to swoje zbawienie może przeżywać, znaczy swoje, tą drogę swojego zbawienia może przeżywać i pogłębiać i doświadczać, podnosząc się z upadków, powstając, wracając do komunii z Bogiem i rozumiejąc, że to wszystko jest taki po prostu mozolny trud przez całe życie. I zapisałem kilka zdań jeszcze, żeby jeszcze jakoś to tak sobie podsumowuję. Być może to są takie też skojarzenia znowu egzystencjalne. Potrzebujemy ofiary Chrystusa, którą On złożył Ojcu. I daję tutaj już taki odsyłacz. Czyli potrzebujemy Eucharystii, ponieważ w całym świecie i w każdym człowieku dokonują się mniej lub bardziej świadome ofiary chybione. Świat po prostu nieustannie składa ofiary. Nieustannie. To ludzie indywidualnie składamy, jako ludzie indywidualnie składamy, mówię nawet już bez podziału, czy chrześcijanie, czy poganie. Po prostu ciągle coś ofiarowujemy, tylko ciągle są jakby chybione rzeczy. Nie? Bo kiedyś to było jasne, bo były religie te pogańskie, w których były kulty różne. Nie? Teraz wydaje się, że większość ludzi może być nawet pozornie niewierzących, ale same ofiary składają. Jakie to są ofiary na przykład? No chociażby za wygodę, za bezpieczeństwo, tak, za komfort. Płacimy różne rzeczy, oddajemy swoją wolę innym. Inni decydują za nas. Oddajemy dużo z naszego majątku po to, żeby ktoś coś inny robił i nie interesujemy się tym. A tam za tym się na przykład kryje po prostu jakieś zniszczenie, jakieś zmarnowanie. To są dary od Stwórcy, które otrzymaliśmy, ale my je po prostu marnotrawimy. W tych mechanizmach wszystkich, które no, wydają się rzeczywiście czasami przetłaczające, może ja też tak mówię, jakby one były takie rzeczywiście, takie, że wydaje się, że nie ma trochę światła w tunelu, ale jest właśnie Eucharystia. Że właśnie te mechanizmy, które w świecie powodują, że no właściwie my przyjmujemy za oczywiste rzeczy, że tu jest jakaś wojna w ogóle za naszą granicą, miliony ludzi giną w aborcji, w eutanazji, na naszym kontynencie to się dzieje właściwie obok nas, nie? Rzekomo w ten sposób są jakieś rozwiązywane problemy społeczne w naszym imieniu. To są wszystko ofiary, które są składane. Żołnierze, którzy są posyłani na jakieś wojny, to są ofiary, które są składane i one są kompletnie jakimś bożką tych wojen, bożką tego wygodnictwa i tak dalej. Więc te ofiary są. I właśnie ofiara Pana Jezusa, ta jedna, doskonała, dlatego między innymi, że jest ofiarą po prostu celową, sensowną. Pomijam te wszystkie inne rzeczy, ale po prostu, że to jest właśnie ten wzór, według którego człowiek powinien patrzeć, kierować się ku Bogu, kierować swoje życie, szukać tego sensu w Bogu, w tych najwyższych możliwych jakichś obszarach. No jako chrześcijanie to mamy jakby wszystko wyłożone, jako katolicy, że mamy tą naukę, mamy ją podaną, ale to mimo wszystko nie jest proste, nie? Ale w każdym razie tak, te ofiary są składane i na tych wszystkich fałszywych, krwawych, no przeklętych tak naprawdę ofiar jest jako przeciwwagą ta doskonała ofiara Jezusa, dlatego tak ważne, żebyśmy nią żyli. Amen. Źródłem są drzewy i pogardzili, aby kopali sobie cysterny, żarwę, które wody zatrzymać w wodę. Czy jeszcze chciałby ktoś coś powiedzieć, czy już wszyscy śpimy? Proszę. Dawid, ja chciałem dodać odnośnie kultu maryjnego i tytułowania Maryi. To są właśnie te środowiska antymaryjne zarzucają nam te tytułowanie Maryi, nie? Tak na przykład się modlimy o Pani nasza, pośredniczko nasza, orędowniczko nasza. Warto dodać, że imię Maryja to jest Miriam, nie? I samo znaczenie imienia Miriam, to jedno z tych znaczeń to jest Pani właśnie
i orędowniczka. To myślę, że to nie jest przypadkowe. Dzięki. A propos tej trójki i właśnie tego tytułu po trzykroć przedziwna, to łączy się właśnie z ewolucją wyobrażeń o niepokalanym poczęciu na ikonach prawosławnych, ale to chyba nie tych bardzo starych bizantyńskich, tylko to jest jako odpowiedź prawosławna na rozwój teologii niepokalanego poczęcia. Maryja ma trzy gwiazdy na sobie. Jedną ma na czole, tutaj ma na ramionach. I to chodzi o to, że dziewica poczęła, dziewica porodziła i dziewica pozostała. I dlatego jest być może, ja nie wiem, czy jest bezpośredni związek z Maria Cel, ale może być. Przypomniałem sobie, jak to jest po łacinie. Res mirabilis. Trzykroć przeciwne. Res mirabilis. W takim razie zamykam dzisiejszą dyskusję. Jutro pierwszy punkt programu śniadanie 9:30. Jak ktoś chce jeszcze rozmawiać, to zapraszam na dół. Kawa, herbata, ciastka do oporu. Ja proponuję na zakończenie podmiotowe zdjęcie.